co roku, w tamtym roku była pierwsza edycja, w tym roku jest druga edycja. Zrobiliśmy taki bieg Mikołajów, taki trochę nietypowy, ponieważ Mikołaj zbiera prezenty, nie rozdaje, aczkolwiek mamy takie małe upominki dla tych, którzy dają nam prezenty. Zbieramy po raz drugi, w tamtym roku zbieraliśmy dla takiej świetlicy środowiskowej Dziupla w Białej Podlaskiej, a w tym roku zbieramy do domu dziecka w Koma. Nie. Chcieliśmy, żeby te właśnie takie dwie takie rzeczy mikołajowe były związane z tym biegiem, czyli trzeba było, żeby startować w tym biegu, to bardziej jest taki charytatywny, tam w granicach 1500 metrów przebiegniemy wspólnie sobie tam razem. Jednym z tych właśnie to było, trzeba było przynieść jakiś prezent, a drugim to jest jakiś atrybut mikołajowy, czyli czapka, broda, najlepiej strój cały, albo jakieś elfy, albo no, po prostu przebrać się i fajnie sobie wspólnie razem spędzić czas. Dla dzieciaków przygotowałam taką wielką skarpetę. W niej znajdują się słodycze i artykuły szkolne. Mam nadzieję, że to wszystko dzieciakom się przyda. Bo lubię pomagać, trzeba pomagać. Dobro zawsze do nas wróci. Dzięki uprzejmości kolegom z klubu biegacza, jak i studentów i pracowników PSW ta inicjatywa jest w tym dniu przed świętami bardzo miła, bardzo sympatyczna. Cieszę się, że w ogóle powstają takie inicjatywy. To jest tylko przyjemność nie tylko dla nas, ale także dla tych, którzy taką część pomocy mogą od siebie przekazać. Sprawia im to radość, przy okazji pobiegają, potruchtają. Pożyteczne z przyjemnym, tak można to ogólnie ująć. To są trzy domy, w Janowie, w Komarnie i w Szachach, 56 osób, w wieku od 10 miesięcy do 21 lat. Także rozbieżność jest spora. W tym roku jest sporo takich akcji, ale to nie umniejsza faktu, że te prezenty będą sukcesywnie przekazywane naszym podopiecznym. Cieszylibyśmy się, żeby takie prezenty przez 12 miesięcy mogły spływać nie tylko przed świętami, ale dobrze, że jest taki czas i możemy wszystkim się tym dzielić przed świętami. Także bardzo serdecznie dziękuję jeszcze wszystkim uczestnikom, wszystkim, którzy złożyli te prezenty, biegaczom i organizatorom. W ten sposób możemy pomóc, tak? To nie są jakieś tam duże pieniążki, jakieś drobnostki, ale można jak najbardziej pomóc przez to, w tym, którzy tego potrzebują. Co dzieci dostaną? Ja razem ze swoimi dziećmi przyniosłam głównie przybory szkolne, tak? Czyli farby, plastelinę, kredki, zeszyty, bloki. Według Pani wiedzy dużo jest takich dzieci, które czekają na paczki? Myślę, że tak. A tym bardziej dzieci z domów dziecka na pewno potrzebują dużo i na pewno będą z tego bardzo zadowoleni.